Czym jest dla nas Śląsk? O to zapytaliśmy dzisiaj mieszkańców Bytomia, Chorzowa oraz Katowic. Czym jest dla mieszkańców Bytomia Śląsk? O to zapytaliśmy w dzisiejszej sondzie. A nie wiem, czym jest Śląsk. No nie wiem, czym jest Śląsk. No mieszkam tu je fajnie na Śląsku, no ale czym jest, to nie wiem. Jak to powiedzieć? No ładny, no. Znaczy moją miejscowością, gdzie mieszkam, znaczy Bytom akurat. Śląsk? Nie wiem, miejscem, w którym mieszkam. Śląsk to jest tak jakby mój dom. Ja się tu urodziłam, tu się wychowałam, tu i dzieci i wszystkich mam tutaj. Moim domem? Czym? No. Miejscem zamieszkania. Ojczyzną. Vaterlandem. Bo się tu urodziłem. Śląsk moją ojczyzną, czym ma być? Zapytaliśmy również mieszkańców Chorzowa, czym dla nich jest Śląsk. Miejscem zamieszkania, na razie moim domem. Ojczyzną. Moją ojczyzną. Rodzinną miejscowością, po części województwem. Śląsk jest dla mnie miejscem, w którym się po prostu urodziłem, wychowałem i mieszkam tutaj. Moim miastem ojczystym, nie? Ja tu się urodziłam. Tam tu mieszkam, nie? To jest moim domem. Śląsk dla mnie jest moim województwem. A czym jest Śląsk dla mieszkańców Katowic? Przekonajmy się. Centrum tutaj Katowic, Spodek głównie, to jest takie chyba najbardziej ikoniczne, jeżeli chodzi o Katowice. Nikiszowiec, też takie dość bardzo znane miejsce w mojej opinii, jeżeli chodzi o Śląsk. No i ludzie. Bardzo dużo smogu, proszę panią. Ja akurat nie mieszkam tutaj w Katowicach, tylko w Tychach, także tragedia, porażka. Wie pani co, o czym jest Śląsk? No Śląski jest tak naprawdę, istotą Śląska jest jego kultura, nade wszystko jego historia, niełatwa, no i ludzie, tak, którzy go tworzą tak naprawdę. Nie można też wspomnieć o kuchni śląskiej, chyba, która jest najbardziej rozpoznawalna. No ja wiem, mimo że tu 60 lat mieszkam, no dużo, ja się tu dobrze czuję. Mieszkam tutaj. Nie wiem jak odpowiedzieć. Nie jestem jakoś związana z nim. Śląsk jest dla mnie domem, bo tutaj się urodziłam i tutaj czuję się najpewniej. Na całą Polskę jakby wybrać miałabym jedno miejsce, to na pewno byłyby to Katowice i Śląsk. Miejscem, gdzie się urodziłam, w którym mieszkam, w którym tak naprawdę stworzyłam swoje życie. Zapytaliśmy mieszkańców Bytomia, z czym kojarzy im się śląskość. A z czym kojarzy się pani śląskość? Znaczy z częścią rejonu Polski. Coś, nie wiem, z językiem, z kopalniami, z taką gwarą śląską, nie? Śląskość z mową. Bo z czym innym nie. Z górnictwem przede wszystkim. Z tradycją. Śląskość. No zaczyna to wymierać ta śląskość, bo był czas, co tutaj do pracy przyjeżdżali ludzie, a teraz im się tu zapodobało. I nie mają po prostu tego, jak się to mówi, dla tych ludzi, co tu kiedyś mieszkali, rozpoczynali, to nie mają w ogóle takiego respektu, bo myślą, że jak umią dobrze po polsku rozmawiać, choć ta polszczyzna też jest czasami kulawa, wie pani, to oni uważają, że oni są kimś, bo górale byli hołubioni, Kaszubi też, a o Śląsku nie chciał nigdy nic nie mówić. A tutaj najwięcej pieniędzy ciągnęli ci, co rządzili po wojnie, wie pani. Nasza głara śląska. Z czym kojarzy się śląskość? O co zapytaliśmy mieszkańców Chorzowa. Z gwarą, z tradycjami, z dobrymi ludźmi. Z hutami, kopalniami. Z pracą, z górnictwem, z hutnictwem, ciężkim przemysłem i teraz z postępem. Śląskość, no. Z czym? Z węglem. Z czymś jeszcze może? No, wspaniali ludzie tu są. Z tradycjami. Z narodowością. Także jestem stąd. Z gwarą? No nie wiem w sumie, no. Z tradycjami, z rodziną przede wszystkim, no i z bliskością. A czym jest śląskość dla mieszkańców Katowic? Przekonajmy się. Ach, ojeju, ciężko mi powiedzieć, no... Nie mam bladego pojęcia tak naprawdę, no żyję tutaj 29 lat i ciężko mi powiedzieć, czym jest śląskość. Górnicy to jest takie nasze, bo tylko tutaj to jest, więc nasze stroje też ludowe, które rzadko widujemy teraz, a to też gdzieś jak najbardziej jest takie nasze. O Boże, nie wiem. No nie pamiętam tych historii dawniejszych, jak to co było, no. Wydaje mi się, że z gwarą i z taką swobodą tego, jak się wypowiadamy na temat różnych rzeczy, ponieważ no, w wielu miastach, jakie tam odwiedzałam w Polsce, no, ludzie nie są tacy chętni do wypowiadania się na różne tematy, raczej nie są chętni, żeby odpowiadać tak też na dzień dobry i jak się czujesz i tak dalej. No w Katowicach tutaj raczej każdy chętnie porozmawia, tak mi się wydaje, przynajmniej takich ludzi spotykam. Z pracą, z prawością, z kulturą, z korzeniami, z możliwościami rozwoju. A czym dla Was jest Śląsk? Napiszcie o tym w komentarzach.